Siemano, siemano, TV Mexicano! Późno już jest naprawdę, bardzo późno. I cóż wam mogę powiedzieć? Po pracy, no już dawno, jakie przemyślenia. Jakie kurwa przemyślenia? Że tam jest inny świat w ogóle. Ja sobie przypomniałem, że jest inny świat, wiecie? I to, co się potwierdziło, że nie tylko kanonem się żyje, tak jak wy niektórzy, i nie tylko hejtem się żyje. Okazuje się, że jest normalny świat, gdzie nie ma takich kurwa gości, który zaraz będę wymieniał i czytał, tylko są kurwa normalni ludzie, zdrowi umysłowo. Tutaj będziemy trochę czytać i porównywać. Ale dobra, dzień minął fajnie, spokojnie, na luzie. Okazuje się, że nie ogląda nikt Konona. Dziwne. Kurwa, i teraz kto jest normalny? Ten, kto w ogóle się nie interesuje Kononem, czy ten, co kurwa brnie w tą patologię jak najgłębiej? Myślę, że nie trzeba odpowiadać. Więc dzień minął, dobrze, kolacyjka. Właściwie to kolacja z obiadem. Dzisiaj pieczone było, słuchajcie, właściwie nie pieczone, smażone było. Piersi z kaczki. Trudne, ale da się zrobić. Zrobiłem pyszne, wyszło naprawdę z ziemniurami i z kiszoną kapustą. I taki właśnie był obiad, kolacja właściwie, no bo zazwyczaj jadam obiad, kolację. Albo jak jem obiad, to już tak robię duży, żeby zostało na kolację, żeby się już nie bawić. Więc dzień minął spokojnie i fajnie i miło, więc żeby jeszcze bardziej sobie umilić ten wieczór, to postanowiłem wejść w te komentarze. Wejść w te komentarze, więc zacznę tutaj, zacznę sobie psuć humor. W ogóle dzięki za ponad 2000 subskrypcji, naprawdę, dzięki, łapa w górę. To po pierwsze, po drugie, kanał ma już monetyzację. Jeszcze nie na tym filmie, ale chyba gdzieś za kilka dni już będą monetyzowane filmy. O Boże, jak wy to przeżyjecie, co po niektórzy. Wolny Meksyk. Już niedługo może się uda monetyzacja. Tutaj świat Meksykano za kilka dni monetyzacja. Także idziemy do przodu i dziękuję dla moich wspaniałych widzów. A teraz poczytajmy. Czy ja się będę nerwował, czy wy? Nie wiem. Ale poczytajmy, a zaczniemy. Oczywiście, jakże bardzo rozciągnięty temat pracy. 40 Filemon pisze. 40-latek dumny z siebie chwali się, że potrafi sobie znaleźć pracę bez pomocy matki. Boże święty. Generalnie tu się rozbija o te... Nie wierzę, kurwa. Generalnie się rozbija to o temat, o znalezienie pracy i chwalenia się. Ja mówiłem na Wolnym Meksyku, ale to powtórzę tutaj, bo może nie wszyscy usłyszeli. To nie chodzi o chwalenie się, bo to nie jest żadna wielka sztuka znaleźć pracę, dlatego kto jej szuka naprawdę. To po pierwsze. To, że jestem zadowolony z tego, że tak szybko mi się udało znaleźć pracę. Jakby nie patrzeć, nie jest to duże miasto, to nie Warszawa, nie Gdańsk, nie Kraków i nawet nie Białystok. To, że jestem z tego zadowolony, to dlatego, bo przypominam sobie zajebiste wpisy i w ogóle, i no kurwa, o czym zapomnieliście tutaj w komentarzach, nie wiem dlaczego się o tym w ogóle kurwa nie mówi. O tym, o czym się mówiło wcześniej, jak powiedziałem, że będę poszukiwał pracy. A o czym się mówiło? Pamiętacie, o czym się mówiło, czy przypomnieć? Cytować nie będę, bo musiałbym naprawdę, kurczę, przelecieć od groma wpisów i tak dalej. Ale mniej więcej pamiętacie, o co chodzi? Panie Filemon. Panie Madgore. Panie Pablo 86. Pamiętacie, czy nie pamiętacie? Czy przypomnieć? O czym się rozchodziło? Jak to się mówiło? Tak samo w stosunku to do prawa jazdy, jak to się mówiło? Ile huku było i hałasu?
Wiecie, czemu się cieszę? Bo znowu wasze słowa się nie sprawdziły. Nie sprawdziły się wasze słowa w prawojeździe. Nie sprawdziły się słowa w piciu. Nie sprawdziły się słowa w pracy. Co tu robić? Co tu robić? Pamiętacie, jakie krzyki były? Ja przypomnę teraz. Ja przypomnę. Miałem czytać komentarze, ale się rozwinęłem, myślę. Ja przypomnę. W życiu Menel nie znajdzie pracy. Daje skurwa głowę uciąć, że nie pójdzie. W chuja wali, nikt go nie przyjmie. Gdzie, jak on nigdy nie pracował? Kto go przyjmie? Zaszczanego Menela. I wiele, wiele takich kurwa było wpisów. Od chuja. I również na lajcie. Przypominać? To przypomnę jeszcze o tym. O prawku. Pamiętacie, czy przypomnieć? W życiu Menel nie zna prawka. Taki nieudacznik, a chuja nie ma opcji nawet. Nie ma, kurwa. Zapłaci? Nie, nie zapłaci za prawko. Powie, że zapłacił i powie, że nie chcą oddać pieniędzy i powie, że nie da rady jeździć. Pamiętacie to? To ja wam przypominam. Przypominam cały czas wam te wasze wymysły. Co tam jeszcze było o prawku? W życiu nie zna. Mnóstwo takich wpisów. Ale cofnijmy się jeszcze trochę. Jak to było z tym piciem? Kiedy ja mam zacząć pić? Po tygodniu? Nie, nie sprawdziło się. Po dwóch! Kurwa, nie pykło. Po miesiącu będziesz pił, Menelu, zobaczysz, pierdolony, będziesz chlał. Nie pykło. Mówię do was, będę szukał pracy, jak się uda, to znajdę. W życiu, kurwa, nie znajdzie, taki, kurwa, nieudacznik w życiu. I co? Nie pykło. Ale dla was, nie dla mnie. No i teraz przechodzimy do tego wszystkiego. Wpisy pojawiły się. To dzięki hejtowi i wykopowi masz pracę. Bardzo ja wam dziękuję za to. Ale kilka wpisów dalej, inna osoba pod innym nikiem. Wykopek, hejter, jakby nie patrzeć. Pisze. Znajdziemy, gdzie pracujesz i co tam? I wszystko się o tobie dowiedzą i cię wypierdolą, czy wyrzucą. Coś takiego, nie? Coś w tym stylu. Dokładnie nie będę dokładnie cytował. Nie chcę mi się szukać tego wpisu. Chodzi o to, że w tym momencie, skoro mi załatwiliście pracę, to teraz chcecie mi odebrać? Wy jesteście kurwa nienormalni? Czy za dużo Konola się ogląda? A może już z workiem, co niektóry siedzi? Bo ja nie mogę tego zrozumieć. Skoro ja wam mam dziękować, no dziękuję bardzo. Kłaniam się dla tych wszystkich hejterów, że dzięki wam mam pracę. Tylko ja proszę, teraz nie odbierajcie mi jej, bo głupio wyjdzie, bo znowu będę siedział przy komputerze i jeździł i nagrywał. I nic nie będziecie mogli na to poradzić. Nic. Ja byłem, jestem i będę. Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba? Powtarzam zawsze. Nie chcesz, nie oglądaj. Nikt cię do tego nie zmusza. Ty, co hejtujesz, na pewno, kurwa, ani złotów nie wyjdzie. Ani nie pomożesz, ani wspomożesz, żeby kanał się rozwijał. Więc nie oglądaj. Obejrzyj Majora, nie wiem, kurwa, w telewizji program, bajkę, krasnoludki czy co. Nie wiem, jest dużo rzeczy. Piłkę nożną, nie wiem, cokolwiek. I tyle. Bo to już się śmieszne robi, to co wy piszecie teraz. To jest po prostu śmieszne. A jeszcze z naciskiem w niektórych wpisach, że znalazł pierwszą pracę. Pierwszą. Jasne. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka. Pierwszą pracę. Oj, kurwa, ludzie. Za dużo Konona, za dużo, kurwa, Majora chyba w tej głowie. Bo ja jak teraz poszedłem do tej pracy i faktycznie widzę ludzi, kurwa, normalnych ludzi, którzy, kurwa, nawet nie mają pojęcia o istnieniu Konona. Znają nazwisko, a nic i to wszystko. To wszystko, co wiedzą o Kononie. A wy, kurwa, co? Rżniecie tą patologię cały czas. No i już. Wasz wybór.
A ja pozdrawiam moich wspaniałych widzów, którzy będą mieli ochotę wspierać, będą chcieli, nic na siłę, nic na przymus. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ja myślę, że na wiosnę będą już filmy z podróży, z jeżdżenia, a jak nie na wiosnę, jak będzie trzeba, to i na lato przełożymy. Ja dam radę. I tyle mam do powiedzenia. Naprawdę nie chcę się... O, tutaj Sebastian też pisze, widać mocno na tym kanale udawany spokój, za którym kryje się ogromna frustracja. Niech ci będzie, przecież ty siedzisz w mojej głowie i wiesz, co się w niej dzieje. A ja wam powiem jedno, bardzo fajnie mi się pracuje, fajnie mi się odpoczywa od tego gnoju, który tu jest w internecie. Mówię tu o Kononie, o Majorze, o takich wpisach niektórych. Bardzo dobrze mi się odpoczywa. Fakt, mam mało czasu, bo wiecie sami, jak to jest, kiedy się idzie do pracy, wraca, kiedy się już jest po południu i to grubym i niestety tego czasu nie ma za wiele. Ale ja odpoczywam. Odpoczywam od takich kurwa, no czekajcie, no aż popatrzę. Muszę poszukać no, takiego ciekawego. Bo jest was tu wielu, wielu. Kurwa, ciężko wyłapać, nie? Takiego gorszego. Na przykład takich jak Mateusz, który napisał, że zawiedzionym głosem mówi, że pójście do pracy to porażka hejterów. Zawiedzionym. No niech ci będzie, że zawiedzionym. A ja bardzo dobrze odpoczywam. Kurwa, odciąłem się od tego szlamu. Odciąłem się, ale wrócę. Wrócę, ja już powiedziałem. Ja byłem, jestem i będę. Czy ci się to podoba, czy nie. A moim miłym widzom życzę dobrej nocy i pozdrawiam serdecznie. Jutro light. Oś się będzie krzyku. A krzyku narobią. Uch, kurwa, co to będzie. Strach chodzić. Nie będę pokazywał facjaty, bo będę pił. Pozdrawiam serdecznie.